dzień dobry, kłaniam się, witam z Państwem bardzo serdecznie, Bianka Gibaszewska. Już zapraszam do wspólnej zabawy, zerkam, czy jest zagadka. Jeszcze nie pojawiłaś, ale już w tym momencie jest razem z nami. Co należy zrobić? Dodaj wszystkie liczby na obrazku. I od razu proponujemy 500 zł na zachętę. Jeżeli ktoś z Państwa z pierwszym telefonem rozwiąże tę zagadkę, zabiera 500 zł. Od razu zabiera 500 zł. Ja poproszę może tutaj kogoś o pomoc w regulaminie, dobrze, o przypomnienie mi. Przypominam, że aby wziąć udział w naszej zabawie, należy mieć skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, takie jak te, do których można się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Przypominam, że płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączę ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, trzeba jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc na naszą numer. To jest bardzo ważna rzecz. Trzeba zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony automatycznie na żywo z moim studiem. Zdobywasz nagrodę, jeżeli oczywiście udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie i kto pierwszy, ten lepszy. A więcej można dowiedzieć się na 388 stronie Gazety Czwórki. Także już w tej chwili może być pierwszy telefon z odpowiedzią poprawną. Mamy aż 500 zł. Spróbujmy. Spróbujmy, dobrze? Ja potrzebuję w tej chwili bardzo szybkiej odpowiedzi. Kto pierwszy, ten lepszy. Nawet myślę, że z pierwszym telefonem może być zagadka rozwiązana. Zaraz zobaczymy, ja mam tutaj odpowiedź, trzymam w ręku. Jeszcze raz przypominam, dodaj wszystkie liczby na obrazku i czekamy na pierwszy telefon. Czy dzisiaj pierwszy telefon? Już szykuję, żeby otworzyć kopertę. Czy dzisiejszy pierwszy telefon będzie poprawną odpowiedzią? Bardzo szybko potrzebuję odpowiedzi. 500 zł. Czekamy. 500 zł. Wygrywa w dniu dzisiejszym. Dodaj wszystkie liczby na obrazku. Ja tutaj mam podpowiedź. Bardzo szybko liczymy i czekam w tej chwili na poprawną odpowiedź. Uważajcie, żebyście się nie pomylili teraz, bo kto pierwszy, ten lepszy, prawda? Czyli w tej chwili, kto zaczął oglądać nasz program, ma ogromne szanse na wygranie pieniędzy. Przypominam, 500 zł do zabrania na już. Już szykuję otwarcie koperty, czekam na pierwszy telefon. Wielkie, wielkie szanse są, że z pierwszym telefonem rozwiążemy tę zagadkę. Wielkie, ogromne. Dodaj wszystkie liczby na obrazku. Jeszcze chwila. Kto dzisiaj rozpoczął oglądać program o czasie, ten na pewno nie pożałuje. Dodaj wszystkie liczby na obrazku i odpowiedź oczywiście brzmi... Halo, halo? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie słyszę telefonu, nie. Czekam na pierwszy telefon. Czekam na pierwszy telefon. 500 zł. Jeszcze moment. Powiem tak, nie mogę doczekać się na ten pierwszy. Może poproszę 600 zł, co? Może poproszę 600 zł, dlatego że tu myślę, że w tej chwili zachęcimy kwotą. Ja już tak trzymam i chcę otworzyć kopertę. 600 zł, dobrze? Już mamy inną kwotę. I pierwszy telefon. I 600 zł, już nie 500. Zabiera. Sekunda. Liczymy, liczymy. Ja wiem, że ta zagadka, ja już wymagam odpowiedzi, prawda, i to poprawnej. Natomiast zdaję sobie sprawę, że z tego, że ta zagadka wymaga tego czasu, prawda, bo musimy jednak coś zrobić, musimy dodać liczby, prawda. Chwilę to trwa, musimy policzyć, najlepiej sprawdzić swoje rachunki, już czekam na odpowiedź. Jeszcze sekunda. Spodziewamy się z pierwszym telefonem odpowiedzi poprawnej. Jak będzie, zaraz zobaczymy. Z jednej strony zależy nam na czasie, żeby ktoś szybko teraz rozwiązał zagadkę, a z drugiej strony, jeżeli ktoś szybko liczy, może się pomylić, prawda? No zaraz zobaczymy, mamy 600 zł. I zwycięzcą przy pierwszej zagadce zostaje... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią na antenie, jak pani na imię? Aneta. Pani Aneto, gramy o 600 zł, proszę rozwiązania zagadki. 715. Jakiś błąd. Pani Aneto, proszę zerknąć jeszcze raz. Jeszcze raz. Czyli w tej chwili poproszę więcej pieniędzy, dobrze? Poproszę więcej pieniędzy, bo była pomyłka. Poproszę większą kwotę, 800 zł. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią na antenie, jak pani na imię? Aneta. Pani Aneto, gramy o 800 zł, proszę rozwiązanie zagadki. 711. Jeszcze drobny błąd.
poproszę więcej pieniędzy, bo była pomyłka, proszę 1000 zł, dobrze? I do 3 razy sztuka. Drobne pomyłki, proszę Pani Aneto i druga Pani Aneto, jeszcze raz. Proszę zerknąć, dobrze? Proszę zerknąć, bo ja wiem, że w tej chwili ja ponaglam. I chcę jak najszybciej mieć poprawną odpowiedź, a przy tych rachunkach można troszeczkę pomylić się. Zerknijcie jeszcze raz dokładnie. 1000 zł w tej chwili oddaję z pocałowaniem w rękę. Do 3 razy sztuka powiadają, a poprawną odpowiedzią jest... Jeszcze chwila. 704 304... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. 638. Proszę jeszcze raz. 638. Jeszcze to nie jest dokładne rozwiązanie. Jeszcze nie. Proszę jeszcze raz zerknąć, dobrze? Proszę jeszcze raz zerknąć. Mamy aż 1000 zł do oddania. Nie możemy się pomylić. Musi być dokładnie ta liczba, która znajduje się w kopercie. Były 3 telefony. Powiem, że piękne, ale halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Halo, dzień dobry. Nie uda się chyba. 3. Dzień dobry. 2. O, ktoś odłączył się. Ktoś odłączył się. Drodzy Państwo, ważna rzecz. Jeżeli ktoś z Państwa telefonuje do nas do programu, bądźcie czujni, dobrze? Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Ktoś przed chwileczką widział, że w telewizji ktoś połączył się ze studiem, ale nie słuchał w słuchawce telefonu, tylko patrzył w telewizji. A dźwięk między telewizorem a telefonem 2-3 sekundy jest opóźniony. Bardzo ważna rzecz. Dobrze? Żal każdego połączenia. To co? Jeszcze raz? Mamy 1100 zł do oddania. Jeszcze raz przypominam, jak brzmi polecenie. Dodaj wszystkie liczby na obrazku. Popatrzcie, zerknijcie i dokładnie przeliczcie. Mieliśmy 3 telefony. Drobne błędy, bo na szybko, prawda, na prędce liczyliśmy. I teraz halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie, jak panu na imię? Artur. Panie Arturze, 1100 zł już oddaję. Proszę rozwiązanie. 648. Panie Arturze, proszę zerknąć jeszcze raz. Proszę zerknąć jeszcze raz, dobrze? Proszę popatrzeć. Póki jeszcze nie mamy telefonu z poprawną odpowiedzią, panie Arturze, proszę jeszcze raz skorygować swoją odpowiedź, dobrze? Na pewno warto. Na pewno warto. 1100 zł. Poczekajmy jeszcze chwilę, zaraz zobaczymy. 1200. Poproszę 1200 zł. Stawka wzrasta, bo za chwilę ktoś z Państwa zatrzyma. To jest bardzo... Halo, halo, dzień dobry. 708. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze pieniądze zostają w studio, czyli jeszcze trwa walka. Poproszę 1300 zł, bo była błędna odpowiedź. Tu cały czas pula wzrasta, wy telefonujecie i za chwilę ktoś zatrzyma to. Za chwilę padnie poprawna odpowiedź, a jestem przekonana po tym, co słyszę. Po tym, co słyszę, po tych odpowiedziach, które słyszę, zerknijcie jeszcze raz dokładnie przeliczcie. Popatrzcie, czy aby nic nie umknęło, czy czegoś nie źle, czegoś nie przeoczyliście. Popatrzcie jeszcze raz, mamy 1300 zł, czekamy na kolejny telefon. 704 300 4303, telefon stacjonarny, bądź telefon komórkowy do wyboru, gwiazdka 7303. Już czekamy na kolejny telefon. Wszystko szybko trwa, ale za chwilę będzie taki moment, stop, ktoś zatrzyma. Jest telefon, błędna odpowiedź, mamy wyższą stawkę. Kolejny telefon, była błędna odpowiedź, znowu wyższa stawka. Teraz czekamy, aż ktoś z Państwa to koło zatrzyma, a ktoś zatrzyma. Widzę po odpowiedziach. 1400 może? Może 1400, bo czekając na telefon również upływa czas, prawda? Mamy 1400 zł, liczymy. Dodaj wszystkie liczby na obrazku, popatrzcie, to jest do policzenia. To jest do policzenia. Ba, te odpowiedzi naprawdę są piękne, które padły do tej pory. Naprawdę. Naprawdę. Poczekajmy jeszcze chwilę. 704 304 303, telefon stacjonarny, bądź telefon komórkowy, gwiazdka, którą wciskamy, a później 7303. I poprawną odpowiedzią jest... Słuchajcie, zróbmy tak. W tym momencie czekam na... Na ostatnie... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Gosia. Pani Gosiu, spróbujmy, jak brzmi poprawne rozwiązanie? 715. Drobniutki błąd. Proszę spróbować jeszcze raz, dobrze? Spróbujmy jeszcze raz, drobny błąd. Pani Gosiu, zachęcam, proszę zerknąć jeszcze raz, już pani ma swój rachunek. Proszę zerknąć,
czy popełniła pani gdzieś błąd, a jest jakiś błąd. Jeżeli pani znajdzie ten błąd, zapraszam. Zapraszam jeszcze raz. Jeżeli znajdzie pani ten błąd, od razu zapraszam. 704-300-4300. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Z kim rozmawiam? Z Sandrą. Pani Sandro, proszę rozwiązanie zagadki. Proszę. 716. Ajajajajaj. Jeszcze nie. Posłuchajcie swoich poprzedników, prawda? Krążycie. Za chwilę padnie dokładnie ta liczba. 1400 zł mamy do oddania. Proszę spróbować. Pani Sandro, proszę zerknąć. Jeżeli pani wychwyci błąd w swoich rachunkach, od razu zapraszam. Naprawdę. Naprawdę. Proszę spróbować. Czekam jeszcze chwilę na kolejny telefon. 704-300-4303, telefon stacjonarny. Bądź telefon komórkowy, gwiazdka 7303. Na pewno satysfakcja rozwiązania zagadki jest, bo kilka osób próbowało. Powiem tak, bardzo dobre odpowiedzi. Naprawdę, tylko ja muszę mieć dokładnie tę, która znajduje się w kopercie. To musi być dokładna odpowiedź, prawda? A tu słyszeliście, są różnice niewielkie między tymi odpowiedziami. Niewielkie, ale są. I kto w tym momencie powie dokładnie tę liczbę, która znajduje się w kopercie? Jeszcze chwila. 1400 zł, przypominam. Słuchajcie swoich poprzedników. Oni wykluczają nam bliskie liczby. Oni wykluczają nam liczby. 1500 zł może ja poproszę, bo czas biegnie. Kto z Państwa telefonował, proszę jeszcze raz sprawdzić swój rachunek. Naprawdę warto. Naprawdę, bo tu piękne odpowiedzi były. Czasami nie wiecie, że jesteście po prostu o krok od odpowiedzi. Ja to wiem, prawda, ale nie mogę podpowiedzieć. Czasami nie macie świadomości, że jesteście dokładnie o jeden punkt, o jeden krok, naprawdę. Poczekajmy jeszcze chwilę, mamy aż 1500 zł. Gra warta świeczki na pewno. Czekam jeszcze chwilę na następną osobę. Jeżeli ktoś z Państwa sprawdził swoje rachunki, zapraszam. Mamy 1500 zł. A powiem tak, naprawdę za chwilę zobaczycie, że były osoby, które były bardzo blisko. Poczekajmy jeszcze chwilę. Mamy 1500 zł. Czekamy na osobę, albo która w tym momencie sprawdza swój rachunek, albo na nową osobę, która włączyła się do zabawy. Jeszcze raz przypominam, dodaj wszystkie liczby na obrazku. Jeszcze chwila, aż 1500 zł, ogromne pieniądze. Jeszcze chwila, popatrzcie, zerknijcie. Dokładnie przyjrzyjcie się, wszystko jest na obrazku. Wszystko. Trzeba dokładnie dodać wszystkie liczby do siebie. I 1500. No w którymś momencie ten kołowrotek ktoś z Państwa musi zatrzymać, prawda? I może z tym telefonem. Już był czas na policzenie, to też jest ważne, na wyłapanie swojego błędu. 1500. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Czekamy na kolejną osobę. Już trzymam kopertę. Odpowiedź jest tylko jedna. Nie mogę uznać odpowiedzi w przybliżeniu. Spróbujmy, skoncentrujmy się. Zerknijmy, popatrzmy. 1500. Czy z tym telefonem? Więcej prawdopodobne. Zaraz zobaczymy. Problem z programem na żywo. Wypróbujecie, prawda? A kto udzieli poprawnej odpowiedzi? Jeszcze chwila. Aż 1500 zł. Dodaj wszystkie liczby na obrazku. Czyli nie ma nic poza tym. Zerkamy tylko na obrazek. Tu jest wszystko. Jeszcze chwila. I 1500. Wielkie szanse są, że teraz ktoś odpowie poprawnie, bo jednak był czas na zastanowienie się, był czas na policzenie, kto chwilę z nami jest, prawda? Był czas na sprawdzenie swojego rachunku, na wyłapanie swojego błędu.
No zaraz zobaczymy, czy to już będzie ostatni telefon z poprawną odpowiedzią. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Halo, halo. Witam pana na antenie, jak panu na imię? Andrzej. Panie Andrzeju, gramy aż o 1500 zł. Proszę, poprawne rozwiązanie zagadki. 709. Ajajajajaj. Mogę powiedzieć, że jeszcze drobny błąd. Mogę powiedzieć tak, jeszcze drobny błąd. Poproszę więcej pieniędzy przy tym błędzie. Poproszę więcej. Dobrze? 1800. Czyli w tej chwili, w tym momencie był telefon. Był błąd. Kto sprawdził swoje rachunki? Zapraszam. Zapraszam, jeszcze raz zerknijcie, popatrzcie. Czekamy na kolejny telefon. Mamy aż 1800 zł za rozwiązanie tej zagadki. Jeszcze raz przypominam. Polecenie brzmi: dodaj wszystkie liczby na obrazku i mamy 1800 zł za dokładne policzenie. Nie szukamy niczego ponad to. Wszystko mamy na obrazku. Spróbujmy, skoncentrujmy się. Kto rozwiąże tę zagadkę? Jeszcze raz przypominam, tylko i wyłącznie liczymy te liczby, które mamy na obrazku. Spróbujcie, pokombinujcie, skupcie się, uruchomcie swoją wyobraźnię, zerknijcie na to. 1800 zł w zasięgu ręki każdego z was, kto w tej chwili zerka na zagadkę. A to są ogromne pieniądze, no nie trzeba o tym mówić, prawda? Wielkie pieniądze. Z wielką, z ogromną przyjemnością bym oddała te pieniądze, naprawdę. Tylko muszę poczekać na poprawne rozwiązanie. Inaczej nie mogę. 1800. I wielkie ukłony, wielkie gratulacje od razu z góry dla tej osoby, która rozwiąże tę zagadkę, bo kilka osób próbowało, prawda? Jeszcze chwila. 1800 zł. 1800 zł. Czekamy na kolejny telefon, na kolejną osobę. 704 304 303 telefon stacjonarny, bądź do wyboru telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7303. Jeszcze chwilę. Chwila przerwy jest, prawda? Ja myślę, że nie każdy próbuje. Nie każdy próbuje, a naprawdę warto. Naprawdę warto. Anusz Widelec, to będziesz ty. A mamy 1800 zł. Do studia trafić nie trudno, bo wiele osób już trafiło. Także tutaj absolutnie dostać się nie trudno. Kwestia tego, że czekamy na poprawną odpowiedź. A program jest programem na żywo. Czy teraz padnie poprawne rozwiązanie? Czy za chwileczkę? Tego nie wiemy. Czekamy cały czas na taką osobę. 1800 zł do zabrania. No to jeszcze chwileczkę zaczekamy, co? Dodaj wszystkie liczby na obrazku. Mamy 1800 zł, przypominam, do oddania. Słuchajcie, mam 1800 zł i już potrzebuję zwycięzcy. Powiem tak, wielkie szanse są, bo jeżeli ktoś oglądał tę zagadkę od początku, już zdołał policzyć. Albo jeżeli ktoś z państwa telefonował. Może zróbmy jeszcze tak, dajmy 2000. Pomyślałam sobie jeszcze o osobach, które już telefonowały. Drodzy państwo, są osoby, które były bardzo blisko, nie mogę powiedzieć, które. I życzę im, żeby jeszcze raz spróbowały. Dlatego w tym momencie daję 2000 zł. Słuchajcie, w tym momencie daję 2000 zł za rozwiązanie tej zagadki. Gorąca prośba, spróbujcie jeszcze raz, jeżeli ktoś już próbował. Były osoby, które były bardzo blisko, aż żal, że nie mogę powiedzieć. No niestety, takie są zasady. Nie mogę powiedzieć kto. Spróbujcie jeszcze raz, warto. To co, czekamy na kolejną osobę? Mamy 2000 zł. Jeszcze chwila, zaraz zobaczymy, co wydarzy się, jeżeli ktoś z państwa po raz... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Edyta. Pani Edyto, gramy o 2000 zł, proszę, poprawne rozwiązanie tej zagadki. Czekamy, słucham. Proszę. 708. Ja słyszałam taką odpowiedź. Jeszcze nie. Ja słyszałam taką odpowiedź. Proponuję, żeby pani przeliczyła jeszcze raz. Naprawdę. Proponuję, żeby pani jeszcze raz zerknęła i wyłapała swój błąd. Tylko tyle. Taka delikatna sugestia. 2200, bo był telefon z błędną odpowiedzią. Poczekajmy jeszcze. Za chwilę ktoś zatrzyma tę maszynę, prawda? Mamy 2200 zł. Słuchajcie, mamy 2200 zł i te pieniądze nie biorą się znikąd. One biorą się na bazie tych błędnych odpowiedzi.
i za chwileczkę ktoś z Państwa trafi do studia, wypowie rozwiązanie i jakby zgarnie tę pulę za inne osoby. No tak to wygląda. Jakby zgarnie tę pulę całą za inne osoby, które nie podały poprawnej odpowiedzi. Zróbmy tak. Czekamy na trzy osoby, na trzy ostatnie telefony, dobrze? Mamy 2200 zł do oddania. Kto z Państwa sprawdził swoje rachunki, zapraszam serdecznie. Czekamy na trzy osoby. Wśród tych trzech osób musi być zwycięzca. I czekam na zwycięzcę w tej chwili. Mamy 2200, czekam na trzy ostatnie osoby. Kto z Państwa telefonował, możecie spróbować. Słuchajcie, gdyby zdarzyło się tak, że wśród tych trzech osób nie będzie zwycięzcy, ja te pieniądze w tym momencie przeniosę, dobrze? Zostawię na następną zagadkę. Jeżeli nikt przy tej zagadce nie wygra, a życzę, żeby wygrał, to obiecuję, że te pieniądze, które tutaj mamy, przejdą na kolejną zagadkę i będzie możliwość wygrania przy kolejnej zagadce, dobrze? Ja i tak tych pieniędzy nie zabiorę do domu. Słuchajcie, czekamy na trzech ostatnich graczy. Spróbujmy. Skupmy się, bo są te pieniądze do zabrania, na wyciągnięcie ręki. Skupmy się. Może ktoś z Państwa jeszcze raz przeliczył, znalazł swój błąd. Zatelefonował, zobaczył, że to nie jest poprawna odpowiedź i znalazł swój błąd. Popatrzcie, zerknijcie, dodaj wszystkie liczby na obrazku. Wszystko mamy tu, nic poza tym. Tylko i wyłącznie skupiamy się na tym... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, witam. Proszę słuchać mnie... Nie, 3, 2, 1, rozłączam się. Ale czekamy na trzy osoby, dalej, wciąż. Mimo, że to był tak zwany głuchy telefon, czyli ktoś z Państwa zatelefonował, ale rozłączył się zbyt szybko. Drodzy Państwo, czekamy na trzy ostatnie osoby. Bądźcie czujni, kto telefonuje, dobrze? Odpowiadajcie jak najszybciej na zadane pytanie, które słyszycie w słuchawce. Jak najszybciej. Czekamy na trzech ostatnich. Mimo, że to był tak zwany głuchy telefon, nie połączyliśmy się, nie usłyszeliśmy gracza po drugiej stronie słuchawki, to i tak czekamy na trzy ostatnie. Jeszcze moment. Przypominam, gramy o 2200 zł. Nie chcę przeszkadzać, bo wiem, że musicie się skoncentrować. Wśród tych trzech osób musi być zwycięzca. Spróbujmy. Bo są osoby. Były osoby, które były bardzo blisko. Jeszcze czekam na trzy osoby. Spróbujcie. Oczywiście, jeżeli wśród tych trzech osób nie znajdzie się zwycięzca. Program jest programem na żywo. Może być wśród tych trzech. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Andrzej. Panie Andrzeju, spróbujmy. O jaką liczbę rozchodzi się? 649. Ajajajajaj. Jeszcze nie do końca o tę. Czekamy na dwóch, ale panie Andrzeju, proszę spróbować. Mamy 2300 zł. Jeżeli wśród tych dwóch osób nie znajdzie się, program jest program na żywo, więc może wśród tych dwóch osób być zwycięzca, a równie dobrze mogą być błędne odpowiedzi. Całą tę kwotę przeniosę na kolejną zagadkę. Czekamy na dwa ostatnie telefony w sprawie tej zagadki. I co wydarzy się? Tego nie wie nikt. Zaraz zobaczymy. Program jest programem na żywo. Czekamy na osobę, która w tej chwili telefonuje do nas do studia. Czekamy na dwie ostatnie osoby. Przy tej zagadce. 2300. 2300 zł. Poczekajmy, zaraz zobaczymy, co wydarzy się. Wszyscy jesteśmy ciekawi. Bo tego nie wie nikt. Program jest programem na żywo. Czy wśród tych dwóch osób będzie zwycięzca? Czy nie? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią na... Jak pani na imię? Sylwia. Pani Sylwio, proszę rozwiązanie zagadki. 715. Ze znakiem zapytania, bo to nie jest poprawne rozwiązanie jeszcze. Czekamy na ostatnią. 2500. Czekamy na ostatnią osobę. Powoli otwieram kopertę. Czekamy na ostatnią osobę. Spróbujcie. Spróbujcie. O, jeżeli teraz nie pojawi się zwycięzca, oczywiście przeniosę tę kwotę na kolejną zagadkę, ale ja życzę w tej chwili z całego serca, jeżeli ktoś z Państwa znalazł swój błąd, telefonował, albo być może właśnie w tej chwili policzył i wydaje mu się, że to jest poprawne rozwiązanie, zapraszam. 2500 zł. Jeszcze czekamy na ostatni telefon. Jeszcze chwilę czekamy, także jeżeli ktoś z Państwa
chce spróbować, zapraszam, bo gra warta świeczki. Kolejna zagadka już przed nami. Czy te pieniądze będą na kolejną zagadkę? Czy kolejna zagadka będzie miała swoje pieniądze? Nie wiemy, zaraz zobaczymy. Ostatnia osoba przy tej zagadce. Życzę szczęścia. Życzę szczęścia. Kto próbuje, kto stara się, bo... No bo jeżeli próbujemy, to możemy coś osiągnąć. Jeżeli nie próbujemy, to wiadomo, że nie osiągniemy nic. Samo nie przyjdzie. 2500 zł. Z wielką przyjemnością oddam. Czekamy na ostatnią osobę przy tej zagadce. Kto próbuje? 2500 zł. Czekamy na ostatnią osobę przy tej zagadce. Jeszcze chwila. Czy ktoś nowy włączy się do zabawy? Czy ktoś przeliczył może swoje rachunki? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę słuchać mnie w słuchawce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam panią pana. Dzień dobry. Proszę słuchać mnie w słuchawce, a nie w telewizji. 3, 2, 1, rozłączam się. Staram się jak mogę, prawda? Ale czekamy jeszcze na ostatnią osobę, bo to był tak zwany głuchy telefon. Nie udało nam się usłyszeć osoby telefonującej. Poczekajmy jeszcze na jedną osobę, czyli jeszcze jedna szansa. Próbujemy. Jeszcze nie stracona. 2500 zł. Bo program jest programem na żywo. Nikt nie wie, co wydarzy się. Nikt nie wie. To zależy tylko od tego, kto z państwa trafi na antenę. Czy to będzie osoba, która będzie miała poprawne rozwiązanie. Jeszcze ostatnia osoba przy tej zagadce. 2500 zł do rozdania. Jeszcze chwila. Dodaj wszystkie liczby na obrazku. Tu jest wszystko. Trzymam kciuki. Życzę z całego serca osobie telefonującej, żeby w tej chwili wygrała te pieniądze. No zaraz zobaczymy. 2500 zł. Ogromna kwota. No na pewno wygrają osoba, która próbuje, prawda? No na pewno taka osoba, która siedzi biernie, ogląda i mówi, a tam nikt nie wygra, nikt nic nie wie, prawda? Nikt nie znajdzie rozwiązania. Taka osoba na pewno nie wygra. Spróbujmy. Trzymam kciuki za taką osobę, która próbuje. Słuchajcie, mam 2500 zł. I ogromne chęci, szczere chęci, żeby te pieniądze przy tym telefonie rozdać. 2,5, bo były bliskie odpowiedzi. Jest szansa ogromna. Były bliskie odpowiedzi. Także jest szansa ogromna. Czekamy. Telefon stacjonarny, ten dłuższy numer, bądź telefon komórkowy z gwiazdką. Gwiazdka 7303. No i co pyta, że się mówię? Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt. Nikt. Czekamy. Program jest programem na żywo. Czekamy na ostatniego gracza przy tej zagadce. Na zwycięzcę. Szanse są. Bo A. Były bliskie liczby. Tej poprawnej. B. Zagadka już jest z nami naprawdę długi czas, więc ktoś z państwa mógł sprawdzić swój rachunek. Mógł doliczyć się już poprawnej liczby. 2500 zł. Jeszcze chwila. Jeszcze moment, zaczekajmy jeszcze chwilę. Trzymam kciuki za osobę, która telefonuje. Słuchajcie, czekamy na ostatniego gracza przy tej zagadce. Mamy 2500 zł. Gwarantowana kwota, jeżeli teraz ktoś z państwa wypowie tę liczbę. Musimy już, szybciutko. Słuchajcie, jeżeli ktoś z państwa widzi rozwiązanie, spróbujcie, bo musimy mieć w tej chwili, musimy zaczekać na ostatni telefon. Próbujemy. A może właśnie to będzie dzisiaj ten dzień, może właśnie uda się. Może właśnie po to oglądałaś ten program. Może właśnie po to przed telewizorem znalazłeś się, prawda? Nie wiedząc czemu, już wiesz. A ktoś musi zabrać te pieniądze. 2500 zł. Przyznać się, kto próbuje. Przyznać się, kto próbuje. Szybciutko,
drodzy Państwo, próbujmy, naprawdę warto. Jest jeszcze szansa i mówię, według mnie realna szansa, ogromna szansa, że z tym telefonem rozdamy pieniądze. Ostatnia szansa, ostatni telefon przy tej zagadce. Dwa i pół tysiąca złotych. Oddaję. Czekam na taką osobę. Telefon stacjonarny 704 304 303 bądź telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy. 7303. Czy teraz będzie gościć w studiu osoba, która zna poprawne rozwiązanie? Nawet jeżeli jej się tylko wydaje mi się, że znam, prawda? Próbujcie. Czekamy na taką osobę. Ostatnia osoba przy tej zagadce. 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli nie, te pieniądze przeniosę na kolejną. Ale jeszcze jest szansa, bo zagadka jest chwilę z nami. Czyli może być już osoba, która policzyła. Dodaj wszystkie liczby na obrazku. No dobrze, zróbmy tak. 2,5 tysiąca złotych i w tej chwili kończymy już zagadkę, dobrze? No i jeszcze musimy zaczekać, obiecałam, że czekam. Jest. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Witam panią na antenie. Jak pani na imię? Proszę rozwiązanie, słyszymy panią. Proszę rozwiązanie. Nie mogę się załapać. Halo. Proszę rozwiązanie, słyszymy panią. Chyba Ewa dzwoni. Proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Słyszymy panią na antenie. Jak? Proszę rozwiązanie. Tak, tak, jest pani na antenie. Proszę odpowiedź. Trzy, halo? Dwa, proszę rozwiązanie. Halo? Proszę rozwiązanie. Rozwiązanie jest o 726. To jeszcze nie, ale tu słyszę wnuczka. Tu słyszę wnuczka udzieliła odpowiedzi. Drodzy Państwo, teraz proszę sprawdzić, kto telefonował. 662. Popatrzcie, jak były bliskie odpowiedzi. Jak były bliskie odpowiedzi. Dobrze, obiecałam, że ta kwota zostaje i ta kwota zostaje. I teraz szukamy elementu odróżniającego oba zdjęcia od siebie. I w tej chwili szukamy w bardzo szybkim tempie, bardzo szybkim. Od razu z góry przepraszam za to, że bardzo niewiele czasu daję na tę zagadkę, ale kto pierwszy, ten lepszy. Gdzie jest różnica? 2,5 tysiąca złotych, czyli to są pieniądze z poprzedniej zagadki. Nie udało się rozdać, więc teraz z tym telefonem oddajemy pieniądze. Kto pierwszy, ten lepszy. Czekamy na taką osobę. Zaległe pieniądze, za chwilę będzie kolejna zagadka i nowe pieniądze. I teraz, kto został z nami? Zapraszam. 2,5 tysiąca złotych. Gdzie jest różnica? Gdzie jest element odróżniający oba zdjęcia od siebie? I teraz... 704, 304, 303, bądź gwiazdka, 7303, obojętne, z którego aparatu telefonujecie. I teraz, zaległe pieniądze, jest szansa teraz z tym telefonem zabrać te pieniądze. 2,5 tysiąca złotych. Z tym telefonem mniemam, że oddam. Gdzie jest różnica? I teraz czekamy. Tu powiem tak, jeżeli teraz usłyszę telefon, to będzie poprawna raczej odpowiedź. Bo jeżeli ktoś z Państwa nie widzi rozwiązania, to w tej chwili nie telefonuje, prawda? Dlatego skoncentrujmy się. Kto znajdzie element, od razu zapraszam na antenę, bo czekamy tutaj przy tej zagadce, myślę, że jeden telefon, mówiąc kolokwialnie, załatwi sprawę. Jeden telefon. I czekamy teraz na taką osobę. Kto pierwszy, ten lepszy. 704 304 303, telefon stacjonarny, bądź telefon komórkowy gwiazdka 7303. Obiecałam, że oddam te pieniądze. Oddam. Nie udało się przy poprzedniej zagadce, prawda? Już nie miałam na to wpływu. I teraz szukamy elementu odróżniającego oba zdjęcia od siebie. I 2,5 tysiąca... Mówię, tutaj jeden telefon.
Raczej. Program jest programem na żywo, ale mówię, jeżeli ktoś teraz nie widzi tego elementu, nie telefonuje, bo po co? I kto w tej chwili wykorzysta sytuację? To nie jest prosta zagadka, to nie jest prosta. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest prosta, łatwa zagadka, ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale mamy 2,5 tysiąca złotych. O to chodzi. Kto pierwszy, ten lepszy. 2,5 tysiąca złotych. Te pieniądze trafiają za poprzednią zagadkę. Czyli z tym telefonem oddamy. 2,5. Jeszcze sekunda. Gdzie jest różnica? Jeden element odróżniający oba zdjęcia od siebie. To nie jest prosta zagadka. Nie mówiłam, że będzie prosta. Zawsze musi być jakiś kruczek. Nie mówiłam, że będzie prosta. Trudna zagadka. Ale mamy 2,5 tysiąca złotych. Taka kwota uzbierała nam się przy pierwszej zagadce. Było kilkanaście telefonów. Natomiast nie została rozwiązana poprzednia zagadka. Czyli te pieniądze przeszły na tę. I teraz, kto pierwszy, ten lepszy. 2,5 tysiąca złotych. Oddaję. Jeszcze jest taka propozycja, słyszę, drodzy Państwo. Jeszcze jest taka propozycja, że oddamy 3000 zł za dwa elementy, jeżeli ktoś teraz z tym telefonem wypowie, gdzie znajdują się dwa elementy, oddamy 3000 zł, dobrze? Jeszcze jest taka propozycja. 2,5 tysiąca złotych, jeżeli ktoś teraz telefonuje i wypowie, gdzie jest jeden element. Ale jeżeli ktoś z Państwa zauważył dwa, 3000 zł oddaję. Jeszcze chwila. Zaraz zobaczymy, co wydarzy się. Mówię, program jest programem na żywo, jest zaskakujący, więc tu się nie da nic opisać. Jeszcze raz przypominam, jeżeli ktoś teraz telefonuje z jednym elementem, bo znalazł jeden element, odbierze 2,5 tysiąca złotych. Za dwa elementy oddaje 3000 złotych. Tylko to musi być z jednym telefonem, teraz. Jeszcze chwila. To jest trudna zagadka. Jeszcze raz przypominam, nie mówiłam, że będzie prosta. Mówiłam, że przerzucę wszystkie pieniądze na tę następną zagadkę, ale nie mówiłam, że to będzie prosta i łatwa zagadka. Jeszcze raz przypominam, 2,5 tysiąca złotych za jeden element, a 3000 złotych, jeżeli ktoś z Państwa wychwycił oba. 704-304-303. Telefon stacjonarny bądź do wyboru. Nieistotne, z którego aparatu telefonujecie, telefon komórkowy gwiazdka 7303. Do studia dostać się nie jest trudno. Słyszeliśmy mnóstwo telefonów już dzisiaj, także to nie jest wcale trudne. Kwestia teraz poprawnej odpowiedzi. Ja myślę, że z tym telefonem, tu teraz, teraz ten telefon, który zabrzmi w studio, rozwiąże nam całą sprawę. Na pewno. Jeszcze chwilę. 2,5 tysiąca bądź 3000 zł za dwa elementy. Jeżeli ktoś z Państwa wychwycił tak na prędce dwa elementy, czyli jeżeli ktoś z Państwa w tym momencie jest postrzegawczą osobą, zapraszam. Większe pieniądze. Dwa elementy, 3000 za 1,5. I ostatnie telefony. Myślę, że już są pierwsze osoby, które w tym momencie, pojedyncze osoby, które już wychwyciły. I 2,5 tysiąca. Dwa i pół tysiąca. Albo 3, zaraz zobaczymy. Decyzja należy do Was. Decyzja należy do Was. Czy jest osoba, która widzi dwa elementy? Nie wiem. Ja powiem tak, ja nawet nie widzę jednego elementu, także ja tutaj nie próbuję podejść w żaden sposób do tej zagadki. 2,5 tysiąca złotych, jeżeli ktoś z Państwa wychwycił jeden element. I 3000 zł za dwa. Czekamy już na... Obiecałam, że oddam te pieniądze przy tej zagadce. I powiem tak, myślę, że z tym telefonem teraz zagadka zostanie rozwiązana. Jeżeli ktoś z Państwa widzi rozwiązanie, telefonuje. Jeżeli ktoś z Państwa tego rozwiązania nie widzi, to po co, prawda, telefonować? I ostatnie... Jeszcze chwilę.
No nie udało się przy poprzedniej zagadce rozdać tych pieniędzy, ale w tej chwili te pieniądze na pewno oddam. I teraz czekamy na pierwszy telefon przy tej zagadce. Przypominam, za dwa elementy oddajemy 3000 zł. Za jeden, 2,5. Jeszcze chwila. Decyzja należy tylko i wyłącznie do Was. Na pewno warto jak najszybciej w tym momencie rozwiązać zagadkę. Decyzja należy do Was. Czy szukacie drugiego elementu, czy w tej chwili telefonujecie z jednym? Jeszcze chwila. Obiecałam, że rozdam te pieniądze i rozdam na pewno. Przy poprzedniej zagadce nie udało się, ale mówię, to już nie zależało ode mnie, dlatego że mnóstwo osób próbowało, ale jednak zagadka nie została rozwiązana. Tutaj również nie zależy ode mnie, ale jestem przekonana, że ktoś, kto z Państwa znajdzie rozwiązanie, od razu zatelefonuje, od razu. I 2500, bądź 3. Słuchajcie, potrzebuję bardzo, bardzo szybko odpowiedzi, bo to są pieniądze, które były przeznaczone na poprzednią zagadkę. I w tej chwili po prostu jest szansa wygrania ich. I mamy kolejną zagadkę, dobrze? Kolejne pieniądze i kolejną zagadkę. Już kończymy program. Kończymy program? Ja mam zegar zasłonięty, nie widzę zegara. Nie widzę. Okej, okay, dobrze, drodzy Państwo, w tej chwili słyszę, nie widzę zegara, więc nie wiem, mam zasłonięty. Słyszę, że już kończymy program. A te pieniądze muszę oddać. W tej chwili, w tym momencie absolutnie nie mogę zakończyć programu, nie rozdawszy tych pieniędzy. Czyli 2,5 tysiąca złotych za jeden element. Jeżeli ktoś z Państwa nie widzi drugiego, moja gorąca, prywatna prośba, nie szukajcie, dobrze? Telefonujcie w tym momencie. A może w tak zwanym międzyczasie znajdziecie ten drugi element. Tak również może być. Jeżeli wypowiecie jeden poprawny, a drugi błędny, i tak oddamy za ten jeden, dobrze? I czekam teraz na zwycięzcę. Ostatnie telefony. Tu już, przepraszam, że tak niewiele czasu było na tę zagadkę, ale pierwsza zajęła nam za dużo czasu. I kończymy program. 2,5 tysiąca złotych, bądź 3, a te pieniądze muszę rozdać. Kto oglądał program, wie, że to są pieniądze przerzucone, mówiąc kolokwialnie, z poprzedniej zagadki, czyli ja te pieniądze muszę rozdać. Musimy rozdawać w programie pieniądze, bo to jest ten program, prawda? I ostatnie telefony. Także ktoś z Państwa musi wygrać. Czekamy na ostatni telefon. 2,5 tysiąca złotych za jeden element. Jeżeli ktoś z Państwa nie widzi drugiego, gorąca prośba, nie szukajmy drugiego, dobrze? Bardzo ważna rzecz. Nie ma na to czasu. I teraz 2,5 tysiąca złotych. A może ktoś znalazł dwa, to trzy. I ostatnie. 2,5 tysiąca złotych, jeżeli ktoś z Państwa wypowie, gdzie znajduje się jeden element odróżniający oba zdjęcia od siebie. Jeżeli ktoś z Państwa znalazł dwa, oddajemy trzy, pełne 3000. I ostatnie, kto z Państwa widzi, zapraszam, telefon stacjonarny 704-304-303, bądź telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7303. I kończąc program, z wielką przyjemnością, oddaję... Już. Obiecuję, że nie zakończę programu, nie usłyszywszy telefonu, dobrze? Najlepiej oczywiście poprawnej odpowiedzi. Ja myślę, że jeżeli ktoś telefonuje, to już znalazł rozwiązanie, prawda? Czyli spodziewam się z tym telefonem rozwiązania. Jeszcze chwila. I w dniu dzisiejszym zwycięzcą zostaje ktoś, kto w tej chwili został w domu, kto ogląda nasz program, kto znalazł rozwiązanie i telefonuje. Kilka czynników musiało się na to złożyć, żeby ta osoba wygrała pieniądze. Nie udało się przy poprzedniej zagadce, uda się w tej chwili. Już słyszę ostatnie minuty. Drodzy Państwo, ja już z Państwem żegnam się. Życzę przepięknego dnia. Zapraszam na program jutrzejszy, ale na pewno jeszcze czekamy na ostatni telefon. Ktoś musi wygrać te pieniądze. No nie możemy zakończyć programu, powiedzieć, aha, nikt nie wygrał. Dziękujemy, do widzenia, prawda? I ostatnie telefony, taki wyścig przed metą. Bardzo krótko była z nami, trudna zagadka, ale na pewno jest ktoś, kto w tym momencie widzi to rozwiązanie i czekamy na taką osobę. Mamy kwestia czasu, prawda? Tutaj mamy problem.
Natomiast mówię, na pewno jest chociaż jedna osoba, która w tej chwili znalazła rozwiązanie, była z nami. Ja przepraszam, że ta zagadka tak krótko z nami była i tu jest na pewno również problem, prawda? Natomiast myślę, że jest osoba, która w tym momencie już widzi rozwiązanie. Zróbmy tak, odliczę od 5, dobrze? I teraz ostatnie telefony. 5, 4. Wśród teraz osób telefonujących ktoś z Państwa musi wygrać pieniądze. Kto widzi rozwiązanie do tej zagadki? Mamy 4, 3. Kto próbuje? Słuchajcie, na pewno wygra ten, kto próbuje. To jest 100%, prawda? Kto nie próbuje, widzi rozwiązanie, no na pewno nie wygra tych pieniędzy, a ktoś musi je wygrać. I ostatnie telefony, próbujemy, warto. Bo to jest ten program, to jest program dla Was. Te pieniądze są dla Was, one muszą powędrować do kogoś. 2. I telefon stacjonarny, ten dłuższy, numer 704, 304, 303, bądź telefon komórkowy. Słuchajcie, mamy 2 i w tej chwili ostatnie telefony wykonujemy. Jeszcze jest czas, spokojnie, dopóki nie słyszymy telefonu. Ostatnie sekundy. Przypominam, za 2 elementy oddajemy 3000 zł. Jeżeli ktoś z Państwa widzi jeden element, naprawdę żaden wstyd, że znalazł tylko jeden. Wierzcie mi. Zapraszam, to aż 2500 zł jest. Mamy 2 ostatnie chwile. I w dniu dzisiejszym zwycięzcą zostaje pan, pani. 1. Gdzieś w Polsce w tej chwili jest taka osoba. W tej chwili czekamy na zwycięzcę. 2500 zł bądź 3 za 2 elementy. Dzisiejszym zwycięzcą zostaje... Ostatnia chwila, jeszcze mamy... Spokojnie, jeszcze mamy tę sekundkę, dobrze? Ja już z Państwem pożegnałam się, także wykorzystałam swój czas i teraz... Uda się, spokojnie, czekamy na ostatni telefon. Na pewno ktoś z Państwa trafi do studia. Bądźcie czujni, kto telefonuje teraz do programu, bądźcie czujni. Kto w tym momencie telefonuje? Bądźcie czujni, oglądajcie program. I słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Kto teraz telefonuje do nas do programu? Słuchajcie w słuchawce telefonu, dobrze? I zwycięzcą? Czy 2,5 czy 3000 zł w tej chwili to już tak naprawdę wielkiego znaczenia nie ma. Ostatnia chwila. Ostatnia chwila i 2500 zł albo 3. Bądźcie czujni, kto telefonuje. Zagadka była tak krótko z nami, że naprawdę tu niewiele osób widzi rozwiązanie. Dlatego jeżeli telefonujesz, bądź czujny. Ostatnia szansa. No i skorzysta z tej szansy. Siłą woli, ktoś z Państwa. Ostatnia chwila, jeszcze. Wymuszam w tej chwili na ekipie realizującej program ostatnie sekundy. Spokojnie, na pewno czekamy na ostatni telefon. Jeszcze chwilka. No i w dniu dzisiejszym zwycięzcą zostaje. Ktoś gdzieś w zakątku Polski. Zaraz zobaczymy, kto. Chodzi o ostatnia chwila. Kto z Państwa widzi rozwiązanie? Zapraszam. 2500 zł za jeden element, 3000 zł za 2 elementy. I ostatnią chwilę jeszcze mamy. Wymuszam cały czas tę ostatnią sekundę, bo cały czas czekam na ostatni telefon. Nie musicie mówić, gdzie znajdują się 2 elementy. Może być 1. To naprawdę żaden wstyd. Wierzcie mi. Kto z Państwa znalazł 1? A próbujmy. Bardzo, zbyt krótko była z nami zagadka i niewiele osób tu widzi rozwiązanie. Słuchajcie, mamy ogromne pieniądze i absolutnie w tym momencie nie zakończę programu, nie rozdawszy tych pieniędzy.
Nie ma takiej możliwości nawet. 3000 zł bądź 2,5. Mówię, to żaden wstyd, jeżeli znajdziecie jeden. Naprawdę, telefonujcie z jednym. Jeżeli nie widzicie drugiego, to jest trudna zagadka. Macie prawo nie widzieć drugiego elementu. Jeszcze sekundkę, dobra? Za dwa elementy 3000, za jeden element 2500 zł oddaję. Jeszcze chwila, już słyszę, że skończyliśmy. Już słyszę, że skończyliśmy program, drodzy Państwo. Jeszcze chwila. Sekundy. No ktoś musi trafić. Tu na pewno jest chociaż jedna osoba, która teoretycznie, prawda, i praktycznie na pewno jest osoba, która znalazła chociaż jeden element. Dlatego czekamy. Na pewno ktoś trafi do studia. Już słyszę komunikat, że zakończyliśmy program, a zwycięzcą w dniu dzisiejszym zostaje. Szybciutko, próbujemy. Mamy jeszcze mamy szansę, jeszcze czekamy na taką osobę. Kto widzi rozwiązanie? Nawet jeżeli jeden element, próbujmy. Mówię jeszcze raz, to naprawdę żaden set, jeżeli nie widzicie drugiego. Próbujemy, mamy 2500 zł do wygrania. I 2500 zł, bądź 3. W dniu dzisiejszym wygrywa... Wystarczy jedna różnica za 2500 zł, bądź 2 elementy za 3. No próbujemy, słuchajcie. Musi być jedna osoba. Słuchajcie, 0. Już słyszę, że skończyłam program, ale zwycięzcą... Po zakończeniu programu zostaje. Próbujemy. Jest ktoś, na pewno. Próbujcie. Jeszcze tu jestem. Już słyszę, że skończyliśmy program. Jeszcze jestem. Jeszcze mam 2500 bądź 3 do rozdania. Zbyt krótko była zagadka, ale mówię, no jedna osoba musi być. Próbujemy. Można powtórzyć szansę. Można powtórzyć telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się, jak pani na imię? Aneta. Pani Aneto, gramy o 2500 bądź o 3. Proszę, jeden element czy dwa? Dwa. Proszę, pierwszy element to? Pierwszy element to kukartka. A drugi element? Brak jednej kropki na rękawie, na lewym rękawie. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Całe 3000 zł. Taka kwota trafia w pani ręce. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję i muszę już żegnać się z państwem. Życzę przepięknego dnia. Do widzenia.